Godziny bez jedzenia i wody, świadome nękanie, próby zastraszania. Tak był potraktowany ksiądz Michał Olszewski tuż po zatrzymaniu. Te dramatyczne chwile relacjonował swoim najbliższym, a notatki z tych spotkań w areszcie opublikowały media. Do haniebnych działań służb wobec księdza odniósł się prezes PiS Jarosław Kaczyński. To jest po prostu akt bandytyzmu. Zwykłego bandytyzmu, który powinien być ukarany najsurowiej jak można. Ja głęboko wierzę w to, że przyjdzie taki czas, że zostanie ukarany. No ja przypomnę, że obecny minister sprawiedliwości Bodnar kiedyś podnosił ostre zarzuty z tego powodu, że wobec mordercy 10-letniej dziewczynki użyto tak zwanych kajdanek zespolonych, czyli to jest naraz na nogi, na ręce i to jest, no można powiedzieć, jeden łańcuch, tylko odpowiednio skonstruowany. To był już wtedy skandal, ale nie słyszałem żadnej wypowiedzi ministra Bodnara w tych sprawach, które tutaj zostały przedstawione. My tą sprawę będziemy prowadzili wszystkimi możliwymi metodami, począwszy od demonstracji ulicznych, a skończywszy na przykład na spotkaniu, które mam nadzieję dojdzie do skutku, z Rzecznikiem Praw Obywatelskich.